serwus. Dziś pokażę wam psa, który jak człowiek śpi. Często jak robię takie vlogi gadane, to później w komentarzach widzę takie pytanie: Sylwek, a kiedy dzieci? Masz już 30 lat, może czas o tym pomyśleć. Szanowni Państwo, nie wypada zadawać takiego pytania nikomu. Często jest tak, że ludzie starają się o dziecko i im się to po prostu nie udaje. Wiecie, teraz różne czynniki mają na to wpływ. Jakaś zła dieta, zanieczyszczenie, niezdrowy tryb życia, albo po prostu jakieś czynniki zdrowotne. Znam taką osobę, która się bardzo długo starała o dziecko i było mu niesamowicie przykro, jak na przykład przy stole sobie gdzieś tam siedział z rodziną i nagle babcia jakaś albo ciocia zaczynała mówić: No słuchajcie, macie już ponad 30 lat, więc może czas zacząć starać się o dziecko. I oczywiście oni tam odpowiadali z uśmiechem, że tak, tak, babciu, masz rację, ale wewnętrznie było im mega przykro, bo już się długo, długo starali, no i bali się, że po prostu już im się to nie uda. I wiecie, to jest dla ludzi wtedy bardzo przykre. Wtedy nawet facetowi się może w oku łezka zakręcić. Więc pamiętajcie, nigdy nie zadawajcie ludziom takiego pytania i nie wywierajcie żadnej presji. Na szczęście z tego co wiem, to ja nie mam tego problemu. I przyznam wam się, że coraz poważniej myślę o potomku. Ale w życiu jest tak dziwnie, że na przykład zaraz po psie pająku Monika chciała mieć już dziecko. Ale wtedy ja uważałem, że nie jestem gotowy i uważam, że dobrze uważałem, bo nie byłem gotowy na coś takiego. I po prostu mówiłem, żebyśmy poczekali. Monika dopiero wtedy zaczynała ze swoim kanałem YouTube, więc wszystkie kwestie finansowe byłyby na moich barkach i jakoś tak, no, obawiałem się tego. Teraz znowu jest tak, że ja chcę, a Monika mówi, żebyśmy jeszcze odrobinę zaczekali. Bo wiecie, dziecko to jest bardzo poważna decyzja. Często młode pary mają dziecko bardzo szybko i nagle to dziecko tak ich przytłacza, że gubią gdzieś siebie, psuje im się relacja, są rozwody, a dziecko jest z rozbitej rodziny. Jak wiecie, ja pochodzę z rozbitej rodziny, wychowywały mnie wilki, wychowywałem się bez ojca, ale uważam, że to nawet dobrze. Bo jakby moje ojcostwo będzie taką czystą kartką. Nie miałem żadnego wzorca, więc też nie będę popełniał jakichś tam błędów. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ja też jestem zdania, że jak się rodzi dziecko, to nie może być tak, że to dziecko staje się pępkiem świata, a rodzice wręcz tracą swoje życie. Ja bym właśnie chciał, żeby dziecko było częścią mojego i Moniki życia. Że wiecie, dalej mamy jakieś swoje pasje, podróżujemy, a to dziecko się po prostu od nas uczy i z nami przebywa. My też mamy o tyle dobrze, że my pracujemy w domu. Więc na przykład ja będę mógł spędzać z tym dzieckiem cały dzień. Ja to coraz więcej już o tym myślę. Mam nawet wybrane imię dla syna. Będzie się nazywał Ajwar. Ajwar Wardenga. Ostro brzmi. Podwójna wojna, waleczność w nazwie. Ale wiadomo, imię nie jest najważniejsze. Może mieć nawet na imię Ciapciuś. Najważniejsze jest, żeby dziecko było zdrowe. Może być nawet brzydkie. Ważne, żeby było zdrowe. Ja już zauważam, że mam taką jakąś wewnętrzną potrzebę. Czasem łapię się na tym, że moim psom daję jakieś rady, tłumaczę jakieś rzeczy. Czasem trzeba Damcia zahamować, a nawet się zatrzymać, by móc znowu się rozpędzić. I w życiu, i w aucie. Też uważam, że Monika będzie dobrą matką. Ona się naprawdę bardzo, bardzo troszczy o psy. Czasem mam wrażenie, że na psach nawet jej zależy bardziej niż na mnie. Monika w ogóle na przestrzeni ostatnich lat się bardzo rozwinęła. Jakoś w 2015 założyliśmy kanał na YouTube. No wiecie, nie potrafiła nagrywać, nie potrafiła montować. A teraz w tym momencie ona bierze aparaty, nagrywa sama, montuje sama w Premiere Pro i nawet robi napisy w After Effects. Zresztą pokażę wam, bo akurat nagrywa teraz trening. Biodro, jedno, do podłogi biodro. Drugie do podłogi, pośladek do boku i pośladek do boku. I to z mojej perspektywy jest super, bo jak wiecie, życie bywa nieprzewidywalne i w każdej chwili się tak naprawdę może mi na przykład coś stać. Ale przynajmniej wiem, że Monika sobie poradzi. Nawet jak będą dzieci. Samotny wilk padnie, ale watacha przetrwa. Wiecie, my jesteśmy razem już od 8 lat i to nie jest taki związek, że oboje gdzieś wychodzimy do pracy, wracamy i widzimy się kilka godzin. Tylko to jest taki związek, że my się budzimy, większość dnia spędzamy w domu, bo coś tam nagrywamy, więc my niby mamy 8-letni staż, ale to tak naprawdę jest jakbyśmy byli razem z 20 lat, bo te całe dnie i noce spędzamy razem. I wiadomo, jak w każdym związku są konflikty. Ja na przykład jestem bardzo czepialski, bo jak wiecie, ja lubię bardzo ten progres, żeby wszystko zrobić najlepiej jak tylko można. I się potrafię na przykład czepiać o pierdoły. Na przykład ostatnio przez 20 minut Monice ględziłem, że dlaczego wrzuciła na Instagram nieobrobione zdjęcie, że przecież można było poprawić kolory i to mogło wyglądać lepiej. Ja też staram się z tym wewnętrznie walczyć, żeby coraz bardziej się nauczać odpuszczać i skupić się w życiu tylko na tym, co jest ważne, a nie tam, czy jakieś zdjęcie będzie miało ładne kolory, czy trochę słabsze. Ale jeszcze długa droga jest przede mną. Dobrze przynajmniej, że jestem tego świadomy. Pewnie jak wiecie, związek to nie jest łatwa sprawa. To jest naprawdę sztuka kompromisów i naprawdę trzeba się nauczyć odpuszczać pewne rzeczy. To, co ważne jest dla mnie, na przykład niekoniecznie może być ważne dla drugiej osoby i odwrotnie. Trzeba się nauczyć patrzenia na sprawy z perspektywy tej drugiej osoby. Wiecie, ja się zazwyczaj nie dzielę w social mediach swoim prywatnym życiem, więc nikt nawet nie wie, czy mieliśmy jakieś kryzysy i tak dalej, ale grunt to potrafić to przezwyciężać. Ja jestem takim człowiekiem, że ja zazwyczaj mam takie długie związki. Mój najkrótszy związek trwał
tak 3 lata. Nie licząc oczywiście tych związków z podstawówki. Ale też oczywiście jestem świadom, że życie bywa różne. I kto wie, może na przykład będziemy mieli dziecko, a później po 10 latach się rozstaniemy. I ważne jest, żeby ludzie byli dojrzali, żeby potrafili ze sobą rozmawiać. Czasem widzę w mediach, jak jakieś popularne osoby były razem, mają dziecko, a nagle zaczynają się kłócić jak takie małe dzieciaki. Jest taki zespół Piękni i Młodzi i oni wrzucają na siebie jakieś nagrania, jakieś instastory. Jeszcze, dawaj dalej. Nie, ja nie muszę nic mówić. Weź te ręce. A ty co? Weź te ręce. Wywalają brudy publicznie, a gdzieś tam po środku jest ich dziecko. Ja jak byłem takim małym gnojem 4-letnim, to widziałem różne obrazy. I niekoniecznie chcę, żeby moje dzieci je widziały. Ale odpowiadając na pytanie, to kto wie, może już za rok, może za dwa. Jak Pan Bóg da. Moi drodzy, przez ostatnie 7 dni udało mi się vlogować codziennie. To był dla mnie pracowity czas, bo każdy vlog opracowywałem sam. Jest teraz kwarantanna, więc nie mogłem skorzystać z pomocy żadnego montażysty ani operatora. Więc stawałem raniutko scenariusz, nagrywki, montaż, publikacja i człowiek już musiał się zbierać do snu. Było to jednak bardzo fajne doświadczenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i jeżeli chcielibyście, żebym dalej robił te daily vlogi, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, ale tym razem nie piszcie komentarza o treści Wataha, a komentarz o treści Ragnar Musisz. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wy myślicie o byciu rodzicem. Czy Wasi rodzice byli gotowi? Czy uważacie, że jak byliście dzieckiem, to ze strony rodziców niczego Wam nie brakowało? Czy mieliście zapewnione wsparcie emocjonalne? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.